Przechodzimy do przyjęcia uchwały w sprawie prowadzenia sygnalizacji jezdnej na ulicy Czarnobielskiej przy skrzyżowaniu ulicy Szymanowskiego. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Piątek Proworza wnioskuje o wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na ulicy Czarnobielskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Szymanowskiego, która powinna być synchronizowana z sygnalizacją świetlną na Alejach Wszechwieszczu. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w dzień podjęcia. Uzasadnienie. Bardzo duże potoki pieszych, nawiasie studentów, przechodzących przez przejście dla pieszych, tworzą duże zatory ruchu samochodowego zarówno na ulicy Czarnobielskiej, jak też Alei Wszechwieszczu, co znacząco zmniejsza płynność ruchu na Szynowskiej. Szanowni Państwo, bardzo proszę. Co znacząco zmniejsza płynność ruchu, powodując zwiększenie zanieczyszczenia powietrza. Bardzo proszę. Ja się przyznam, że mam dużo podatku do projektu uchwały, więc czuję się trochę wyłamany na ulicy. Bo jako osoba, która bardzo często tym skrzyżowaniem się porusza, zaobserwowałem, zdiagnozowałem problem, że głównym powodem korkowania się ulicy Czarnowiejskiej i ulicy Nawojki, które są w korelacji do toczącego się dalej, jest właśnie ogromny potok pieszych, szczególnie w godzinach szybko wsiadających autobusów i przemieszczających się w celach dydaktycznych, nie tylko do Akademii Górniczo-Górniczej i w drugą stronę. Jakby to powód, rozwiązanie tego problemu jest dwa, znaczy są trzy możliwe rozwiązania. Albo są całkowicie pieszych dla pieszych, co jest w tym momencie niemożliwe, wydaje mi się, z podziemne. Albo zrobić podziemne, na co na pewno nie będzie powiem pieniędzy, bo koszty będą przeogromne. Albo zsynchronizować światła, co będzie już trochę mniejszym kosztem, a zapewni płynność ruchu. No i stąd też mam ta propozycja. Bardzo proszę. Z jednej strony zgadzam się tutaj z przedmówcą, ale z drugiej strony montowanie świateł co kilkadziesiąt metrów to jest troszeczkę, no nie spowolni ruch, bo są światła aleje, byłyby tutaj przy Szymanowskiego, urzędnicza, później znowu są przy Akademika. Przy Kijowskiej. I dopiero przy Akademika. To jest raczej płynność ruchu to jest tak, jak się likwiduje światła. Tak. No bo co widać w przykład był pod Bagatelą. Przy Poczcie Głównej, tak. Gdzie tam potok ludzi jest tak samo bardzo duży, a jednak samochody szybciej przejeżdżały niż jak były światła. Mazowiecka Kijowska skrzyżowanie też się nie zgodzi. Ale bardzo proszę zgłaszać. Więc tutaj ewentualnie, nie wiem, czy jest to może w ogóle możliwe, żeby zlikwidować to przejście dla pieszych, nie przechodzą żale jakimiś światłami. Nie wiem, bo to montowanie kolejnych świateł, szczególnie, że nie wiem, kto by na to pieniądze miał wyłożyć. Miasto. Podatnik. Bardzo proszę, pan radny Gregat. Czyli miał inne spostrzeżenie, czy mi się wydaje, że Czarnowiecka zakorkowana to jest po prostu jedno... Wąska jest. Samochody wjeżdżają z dwóch stron alei, z prawego pasa i z lewego. I one się tam korkują, bo tam jest zwężenie od tych przy Parku Krakowskim. I mi się wydaje, że rzeczywiście tutaj jak będą te zakłady świetne, to nie do końca to pełni rolę, bo i tak ci ludzie sobie ściągną przechodzą na czerwony, i tak te potoki są w miarę tak płynne i to przecież nie jest kwestią problemu przechodzenia tych ludzi, bo oni przejdą, puszczą samochody, przejdą i tak idzie w miarę płynnie. Natomiast to, na co już nic nie poradzimy, że po prostu ona się zwęża w tym momencie. I z tym się wydaje, że to jest chyba jakby pogorszy sytuację. Tak jest moje zdanie. Pan radny Jarosz. Dziękuję. Ja bym chciał zaproponować takie rozwiązanie, kolega wcześniej wspomniał. To jest coś, co ja razem z panem radnym Tarczyłowiczem zaproponowaliśmy w 2011 roku odnośnie nowego kleparza, kiedy wysłaliśmy do Zikitu takie pismo i rozrysowaliśmy, jak powinien wyglądać tam ruch i to zostało, i to zostało wprowadzone. Mianowicie jedna rzecz to zamiana tego pasa autobusowego z tym pasem samochodowym, który w końcu został oczywiście uporządkowany. To było w tym piśmie, a druga rzecz to była likwidacja tego przejścia dla pieszych, które blokowało samochody. Oszukowano to, ludzie piesi oduczyli się tam przechodzić, idą 100 metrów dalej, tam było powiedzmy 150
150 czy 200, no ale to są studenci, to są młode, zdrowe osoby, w większości, które się na tej okolicy poruszają. Nikomu się nic nie stanie. Zmniejszy to zatory komunikacyjne, usprawni ruch samochodowy, nie trzeba będzie wydawać pieniędzy na całą instalację, bo zrobienie takich świateł, no to przypuszczam, że 200 tysięcy to może być mało. Tak jak wyglądało to 10 miejscach, w Krakowie jest dużo. Z informacji, które posiadam. Także ja bym tutaj wnioskował raczej o to, żeby w ogóle zlikwidować to przejście dla pieszych, żeby i w ten sposób zostałoby takie na nowym dworzu, gdzie ruch wyraźnie się poprawi. Po tej likwidacji takiego przejścia dla pieszych w takim newralgicznym miejscu. Ja to obserwuję od dłuższego czasu. Tam się te zatory tworzą dlatego, że studenci przechodzą sobie pojedynczo. Nie grupkami. Gdyby to było grupkami, ale to nie wojsko. Ale pojedynczy ludzie zarokują. No i wtedy samochody się muszą zaczynać. Dyscyplinowanie jest tylko poprzez wprowadzenie świata. Albo przesunięcie, albo przez zlikwidowanie przejścia przy Konarskiego. Dziękuję bardzo. Pojawił się taki głos, że to że generalnie zwężenie powoduje utrudnienie tam w jeździe, natomiast ja wielokrotnie tamtędy przejeżdżam i faktycznie zauważam, że jest, że moim zdaniem to nie jest tylko zwężenie, dlatego że owszem, zwężenie to jedno, ale zaraz za pasami są takie godziny i to wtedy widać najlepiej, że zaraz za, jak się tylko przejdzie pasy, to już się robi płynność ruchu. Czyli to jednak wydaje mi się, że to przejście powoduje zablokowanie. Nie wiem, które rozwiązanie jest lepsze. To jest coś do dyskusji, czy postawienie świateł, czy likwidacja tego przejścia, ale na pewno coś z tym trzeba zrobić, bo to bardzo tamuje ruch i to sprawia, że też potem korki się przenoszą tam na szlaczoną miejską, ale tam z drugiej strony alei też, jak się jedzie, to to się korkuje tam, no, nie pod Rajską, ale długo się korkuje. Dolny Knedów jest zakorkowana właśnie z tego powodu. I to ewidentnie z tego powodu, więc tutaj sam pomysł uchwały i tego, żeby coś z tym zrobić, uważam za bardzo słuszny. Pani Radamatu? Ja raczej bym się przychylała tutaj do pana Gregi. To znaczy tak, światła nie zrobią niczego. Wydamy pieniądze i to jest, przeknie nas tylko paru kierowców, którzy będą musieli stanąć. Nikt tego nie synchronizuje. Jestem w stanie się założyć o dowolne pieniądze. Natomiast tak, likwidacja, można zlikwidować. Studenci będą biegać między samochodami. Żaden student, uwierzcie mi, nie pójdzie do świateł, jak się spieszy na uczelnię, będzie ciął po prostu od autobusu między samochodami na dziką. Także to nie tędy droga. Natomiast to, co ja obserwuję, nie powiem, że tam przebiegam, znaczy przechodzę tam 10 razy dziennie, ale co ile razy jestem, największe skupienie studentów jest w momencie największego ruchu, czyli i tak samochody stoją, bo są korki. Więc studenci po prostu przechodzą, czy nie tylko studenci, bo mnóstwo ludzi tam wtedy przechodzi. Także światła absolutnie jestem przeciw. Nie róbmy co 100 metrów świateł, bo się sami pakujemy kawałem. To przepisy na to być może nie pozwalają, to akurat nie wiem. Natomiast, no tak jak mówię, likwidacja przejścia też nam nic nie da. Nikt nie będzie szedł ani w jedną stronę do świateł, ani w drugą na Konarskiego. Przejście na Konarskiego, likwidacja gwarantuje, że wszyscy też będą z Konarskiego przechodzić. Więc to dla mnie uważam, że to co jest ok. Znaczy ja uważam, że światła to jest rzecz dyskusyjna, natomiast likwidacja przejścia tam, 80% przechodzących przez to przejście to są młodzi ludzie. Więc cofnięcie się albo do alei, albo do Konarskiego to dla nich nie jest problem. Jak się osłupkuje, wprowadzi barierki bądź separator na środku ulicy, taki jak jest na alei, jak to on, nie wiem ile ma, 50 centymetrów, to dość. Tak, no to jednak już przez przejście czy przeskoczenie przez niego to jest problem albo ryzyko życia. No umówmy się, nie musi być przejścia, żeby z przystanku na przystanek przejść. No to... Ale to nie jest przejście na przystanek, tylko do budynków, prawda, odpowiednich. No to kawałek dalej, może, no to nie musi być przejście prowadzące od razu do wchodu, do jakiegoś wejścia. Bo jesteśmy w mieście, po to są przejścia i światła troszeczkę wcześniej. Na tym przejściu dla pieszych przy alejach, tam chyba dwie czy trzy osoby przechodzą, w ogóle nikt tam nie chodzi. No to się ten ruch cofnie, po prostu uśpieszy,
przenieść na i będą wchodzić do parku przy AGH, prawda? Dziękuję bardzo. Ja chciałem podziękować panu Mokłonowi za słowo. Rzeczywiście wydaje mi się, że to jest słuszna diagnoza, bo jakby to jest kluczowy element, to znaczy to jest podstawowy element też o tym, że rzeczywiście samochody się blokują, że w momencie, kiedy piesi przechodzą przez to przejście, to przy samym skrzyżowaniu jest ogromna pusta przestrzeń. Jest niejednokrotnie tak, że jak się włącza zielone światło, które uprawnia do włączenia się do alei, to jeden czy dwie osoby, które przechodzą przez pieszych, blokują, wstrzymują absolutną możliwość włączenia się. I to się odbija również na komunikacji zbiorowej, która czeka wzdłuż ulicy Czarnowiejskiej. Więc jakby sama idea usprawnienia komunikacji w tym miejscu jest chyba na ten raz zasadna. Nie będę się upierał co do światła, bo uważam, że albo światło, albo likwidacja przejścia powinno to usprawnić. Natomiast jestem absolutnie przekonany, że w sposób techniczny nie stwarzałoby to wielkiego problemu, żeby zsynchronizować to światło w taki sposób. Czego przykładem jest na przykład rondo matecznego, w którym sygnalizacja świateł, a tam jest po prostu idealne. Świetnie wchodzi do skrzyżowania. Każde rondo ma. Oczywiście, bardzo to samo zsynchronizować. Natomiast tu jest, panie przewodniczący, jeszcze jeden problem, na który musimy zwrócić uwagę. Tam jest lewo skręt Szymanowskiego, żebyśmy tu tego nie przeoczyli. Być może te separatory się tak ułoży, zlikwidowanie, tylko syn Szymanowskiego będzie miał z jednej strony wjazd. Ale tutaj też nie chodzi o to, żeby ludziom życie utrudnić, tylko ułatwić. Pan radny Dyka. Problemem jest kwestia godzin szczytu. To nie dlatego te samochody stoją, że ludzie chodzą, tylko ludzie chodzą, bo samochody stoją. Te samochody stoją tak czy tak do... To nie jest tak, że tam jest przejście zaparkowane, a potem jest wolne. Nie. Godzina szczycie, a nam rzeczywiście nie, bo potem są zaraz światła przejście przy Wasikowskiej, przy Spokojnej, przy Urzędniczej są światła. I to nie jest tak, że te samochody wjeżdżają, stoją i potem rozpędzają się dalej. Ten ciąg samochodowy ciągnie się oczywiście do rozszerzenia, oczywiście do Czarnowiejskiej i tam jeszcze dalej. I moim zdaniem to jest trochę tak, rzeczywiście one stoją, bo stoją, bo się włączają i z alei, z dwóch kierunków. Tam jest tylko jeden lewo skręt w stronę Szymanowskiego i nie wszyscy wjeżdżają na te dwa pasy, ale to się przeciwkają auta, żeby się wjechać dalej w Czarnowiejską, bo nie wszyscy jadą w Szymanowskiego, bardzo mało samochodów idzie w Szymanowskiego, oni się włączają w ruch, żeby się wjechać w Czarnowiejską. I oprócz tego są jeszcze duże z autobusów, które też się włączają w ruch pod Beverly, którzy tam ci ludzie chodzą, no to jest, no bo chodzą, no bo tam to jest taki ciąg komunikacyjny i on jest dość utrwalony też w świadomości, jeśli go likwidujemy, to on się przeniesie na Konarskiego Karagla i będzie dokładnie to samo. Albo przy światłach, i to też niewiele da, a my z nich uznawali, że to w sumie teraz tak, czy to jest dla, czy te samochody są dla pieszych, czy piesi są dla samochodów? No może tak, bo jednak to jest miasteczko studenckie, tych ludzi po prostu przychodzi duża ilość. I nie zawsze się uda tak zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni. Tam jest wąska ta ulica. I ona nie będzie szeroka i to zawsze tam się będzie jakoś tam kierować. Natomiast uważam, bez badań jakichś, jakichś symulacji i tak dalej, no to jest eksperyment na miarę spokojnej do kwadratu. Bo my likwidujemy przejście, prowadzimy jakieś światła i potem będzie dyskusja właściwie po co to i tak dalej. Po to tak dyskutujemy, ale to naprawdę nie wiemy. Jaki tam jest przepływ tych ludzi, jaki jest przepływ tych samochodów, który godzina i tak dalej. Bo to jest zbyt poważne, bo ten komunikacyjny węzeł, abyśmy sobie tak zjawali, to może tu nie przepłyniemy, a tu nie może się światła. No tak jest moim zdaniem. Dziękuję bardzo, pan radny. Ja generalnie zawsze jestem zwolennikiem analizy przed podejmowaniem decyzji, tylko boję się, że jeżeli będziemy analizować tak długo, no to tak naprawdę tutaj wydaje mi się, że dla każdy z nas ma ten problem, tak? I tutaj, jeżeli my podejmiemy uchwałę określonej treści, to mam nadzieję, może długo, że ktoś to analizować jednak będzie i te wszystkie czynniki weźmie pod uwagę, a nie z automatu zlikwiduje. Nie jest w stanie niejednego znaku, zakazu. Prawda?
No właśnie, więc natomiast moim zdaniem taka uchwała przynajmniej wywoła dyskusję na ten temat. Przynajmniej właśnie ktoś to zacznie analizować, bo nie możemy tutaj mówić, że trzeba przeanalizować jakieś w różnych godzinach, tylko jeżeli my nie podejmiemy tej uchwały dzisiaj, to nic z tego analizować nie będzie. Poza tym wydaje mi się, że akurat tam są miejsce szczególne, jeżeli chodzi o korkowanie się, dlatego że po prostu osoby wysiadające z autobusu przechodzą i częściej blokują. Ani Konarskiego tak nie blokuje, ani też no, przy alejach to jest regulowane właśnie światłami, więc tam, tego problemu tam nie ma. Też nie jest do końca bezpieczne, wydaje mi się, ponieważ tam ludzie jadą tym pasem do skrętu w prawo i tuż przed przejściem na pieszych tak naprawdę wciskają się. Więc też nie do końca mam przekonanie, na ile to jest bezpieczne i dla pieszych, i dla pojazdów jeżdżących tam. Więc nawet względy bezpieczeństwa powinny skłonić nas do zastanowienia się nad tym, a jeżeli chodzi o ten argument, że ludzie, że ponieważ tam są korki, więc ludzie i tak, że ludzie zlekceważą te nasze wprowadzone zmiany i będą przychodzili jak chcą, bo mają tam nie blisko na uczelni, że coś nie będzie im się chciało pokonywać dodatkowej odległości, to na tej zasadzie możemy rozciągnąć pasy po prostu i zrobić z Czarnowiejskiej jedno wielkie przejście dla pieszych. Bo i tak ludzie będą. No, jakie zasady trzeba wprowadzić, trzeba promować. Z tego też względu, nie mając wcale takiego jednoznacznego przekonania, jak już mówiłem, czy lepiej jest likwidować przejście dla pieszych, czy lepiej jest prowadzić światła. Jestem zwolennikiem poparcia właśnie w tym kształcie. Może też dlatego, że to, co my zaproponujemy, jest najbardziej kosztowne, czyli i tak będą się zastanawiać nad innymi najszymi rozwiązaniami, a jednak damy jakiś impuls do tego, żeby ktoś się zastanawiał, żeby ktoś przeanalizował. Z tego właśnie powodu będę głosował za tą uchwałę. Dziękuję bardzo. A mi się wydaje, że jakby głównym zamysłem tej uchwały jest to, żeby komunikacja mogła lepiej jeździć nie w kierunku prawda, Piastowskiej, jak się jedzie, tylko w kierunku alei, bo tam się głównie robi problem, bo jak się skręca z alei, to raczej nie ma tego problemu, się stoi tam minutkę, pół. A tam w drugą stronę to rzeczywiście jest straszny problem, jeżeli wraca się autobusem. Nie wiem, jak synchronizacja miałaby wyglądać, bo zawsze ktoś będzie poszkodowany. Nie da się zrobić tej synchronizacji moim zdaniem dobrze, jadąc od alei. Tak samo według mnie likwidacja przejścia też nie jest dobra, bo owszem, można przechodzić przez Konarskiego, ale od strony AGF-u ten chodnik jest bardzo wąski. I tam by było takie... Ale to chyba niedługo, bo... Chyba, że mam prawo rozszerzyć. Tam może być pas serwisowy do podziemnego parkingu. Ja nie wiem, czy to jest. Nie wiem. Bardzo proszę pana radny Lajczyk. To już musimy sobie do dyskusji do tego, co Janek powiedział przed chwilą. Znaczy, wydaje mi się, że istota sprawy została, że tak powiem, dobrze zdefiniowana. To znaczy, że my nie wiemy, prawda? I na podstawie tego, co na podstawie głosów wychodzi, że nawet osoby, które właśnie tam bardzo często przechodzą, mają rozbieżne zdanie, natomiast to jest jakby, można powiedzieć, choroba, natomiast naprawdę lekiem nie powinna być kolejna. To znaczy wydaje mi się, że po prostu powinniśmy się zwrócić chociażby właśnie do Zikitu, który no wiadomo nie grzeszy być może takimi jakimiś przymiotami pozytywnymi, natomiast zwrócić się o to, żeby przeprowadzili tą diagnozę i po prostu postawić pytanie, czy tam na przykład ich zdaniem powinno zostać zlikwidowane to przejście, co byłoby no rzeczywiście w mieście uniwersyteckim takim rozwiązaniem horrendalnym. Czy na przykład ta sygnalizacja świetlna, czy pozostawić, bo być może by się okazało po tych wszystkich analizach, że mimo wszystko po prostu lepiej jest jednak zostawić to, żeby po prostu było tak jak było. Pomysł po prostu napisać w tej uchwale o to, że prosimy o analizę, a nie że poprosimy o jedną z opcji, po pierwsze najbardziej kosztowną, a po drugie co do której tutaj chyba nie ma jakiegoś konsensusu. Dziękuję. Znaczy jeśli można jeszcze ostatnie zdanie. Powiem tak, ta uchwała, ten projekt jest dobry dla osób, które są przeciwne. Ponieważ jeżeli poprosimy o sygnalizację świetną, jestem w stanie się też znowu powiedzieć, że odmówią nam. W związku z tym głosujmy tę uchwałę. Bo na pewno Zikit ją odrzuci.
są jedne światła. Myślę, że taka motywacja, żeby uchwała została. Nie, nie, oczywiście to jest taki żart. Ale po co się poniżać do blefowania? Nie, no ale mamy następne światła na urzędniczej i następne na kioskach tamtą stronę. Możemy powiedzieć o każdym światła, że blokuje. Nie, nikt nie zsynchronizuje czterech świateł razem. Ja myślę, że najlepszym, znaczy tak według mnie najlepszym wyjściem będzie chyba pisanie takiej uchwały o analizę jednak, a nie o światło, dlatego że jak napiszemy, że chcemy konkretnie światła, a rozwiki nam odpisze, że w związku z brakiem pieniędzy nie jesteśmy w stanie i nie będą w ogóle tego analizować. Po prostu odpiszą, że nie mają pieniędzy. Ale w wielu sytuacjach to robili, zresztą na nasze wielkie, jakieś tam różne prośby. Więc jeżeli napiszemy o, przeanalizowanie tej sytuacji w związku tam z korkami, zagrożeniem i tak dalej, myślę, że wtedy się będzie musiał zająć. Panie Przewodniczący, to może nawet taki, że tak powiem, poprawka. Wnioskuję o przeprowadzenie tylko czego? Symulacji, prawda? Sygnalizacji świetlnej. Bardzo proszę o przerwanie na tapie. W czasie, kiedy piszą się poprawki, ja chciałbym powiedzieć, że ja jako kierowca samochodu miałem kilka razy takie zdarzenie, że już dość dałem do tego przejścia i właściwie już byłem w ogródku, witałem się z wąską, ale po prostu jedna do druga, jak nie trzecia to czwarta, nie da rady, że a potok jest cały czas. Mogę przyjść po prostu tak cały czas, no i stoję, stoję. Przy bagateli. Bardzo Rada Dziewięćdziesiątych Roborza wnioskuje o przeprowadzenie analizy zasadności likwidacji przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Czarnowiejskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Szymanowskiego. Wnioskuje się również o wnioskuje się również o wykonanie osłupkowania chodników po obydwu stronach ulicy Czarnowiejskiej oraz o umieszczenie separatora pomiędzy pasami ruchu ulicy Czarnowiejskiej. To za daleko. Za daleko poszliśmy. Analizy wraz. Analizy wraz. Ja wolę to w kierunku miasta Pieszucha, nie miasta samochodów. Rada 95 Krowodrza wnioskuje o przeprowadzenie analizy celowości wprowadzenia synchronizowanej sygnalizacji świetlnej na ulicy Czarnowiejskiej. Dalej tak jak w treści. Wnioskuje się również o rozważenie wykonania posługowania. Chodzi o to, żeby w ramach tej analizy. Czy jeszcze jakieś poprawki? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do pierwszej poprawki zgłoszonej, czyli pana Janosza. Rada Dzielnicy Piątek Dobrze wnioskuje o przeanalizowanie zasadności likwidacji przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Czarnowiejskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Szymanowskiego. Wnioskuje się również o rozważenie wykonania osłupkowania chodników po obydwu stronach ulicy Czarnowiejskiej oraz o umieszczenie separatora pomiędzy pasami ruchu ulicy Czarnowiejskiej. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem takiej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Za. Nie. Nie głosowałem. Proszę o swoją kolejkę. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Ja cię nie za nią. Dziękuję. Stwierdzam, że 4 głosy za, 10 przeciw. 4 wstrzymujących. Poprawka została odrzucona. Kolejna poprawka pana radnego Mańczyka. Paragraf pierwszy Rady Dzielnicy Piątej Krowodrze wnioskuje o wprowadzenie, o przeprowadzenie analizy celowości zsynchronizowanej. Rada Dzielnicy Piątej Krowodrze wnioskuje
o przeprowadzenie analizy celowości wprowadzenia zsynchronizowanej sygnalizacji świetlnej na ulicy Czarnowiejskiej przy skrzyżowaniu ulicą Szymanowskiego i takie pytanie. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem takiej poprawki? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że przy 12 głosach za, 1 przeciw i 5 wstrzymujących poprawka została przyjęta. Tak. Ona będzie... Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Piątej Proboszcza wnioskuje o przeprowadzenie analizy celowości wprowadzenia zsynchronizowanej sygnalizacji świetlnej na ulicy Czarnowiejskiej przy skrzyżowaniu ulicą Szymanowskiego, która powinna być zsynchronizowana z sygnalizacją świetlną na Alejach Trzech Wieszczów. Paragraf drugi, chyba chodzi już o jak ja pisałem tą poprawkę, to nie zauważyłem, że potem po przecinku jest synchronizacja. Czyli co? Nie do synchronizacji czyli ta Państwa synchronizacja odcięcia? Jako autopoprawka, tak? Czyli, że Rada Dzielnicy Piątej Proboszcza wnioskuje o przeprowadzenie analizy celowości, wprowadzenia sygnalizacji świetlnej itd. Która powinna być synchronizowana? Na pewno przegłosujmy, że kto z Państwa jest za tym, proszę o podniesienie. Dziękuję, kto jest przeciw. Dziękuję, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję, jest tylko jednogłośnie. Także. W takim razie przechodzimy do głosowania całej uchwały, który właściwie jest tożsamy z tym, co przeczytałeś. Rada Dzielnicy Piątej Proboszcza wnioskuje o przeprowadzenie analizy celowości wprowadzenia sygnalizacji świetlnej na ulicy Czarnowiejskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Szymanowskiego, która powinna być zsynchronizowana z sygnalizacją świetlną na Alejach Trzech Wieszczów. Paragraf drugi uchwały oczywiście jest do podjęcia. Uzasadnienie nie było poprawiane. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że przy 2 wstrzymujących i 16 głosach za uchwała została przyjęta.